Proszę Państwa, no jak modlić się, to modlić się. Ciało Bosch, Radio Tok FM, Euro Conchita Barbie, Baby Langstrom Extra nadaje dzisiaj już kolejny dzień, proszę Państwa. Jak się modlić, to się modlić. By the way, zapraszamy Państwa do kanału Elhof Art 2000. Proszę oglądać, gdy nadaje nasze radio. I słuchaj, wiadomości dnia, obudź się, Polsko ma. Polska występuje w roli państwa gościącego. Szczyt sojuszu odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Powołanie rzecznika praw pasażera kolei oraz ułatwienia w polubownym rozwiązywaniu sporów konsumentów i przedsiębiorców zakłada ustawa, którą w najbliższych dniach zajmie się rząd. Nowe przepisy wprowadzają do Polski unijne rozwiązania dotyczące tanich i efektywnych sposobów rozwiązywania konfliktów. System ma się głównie opierać na istniejących instytucjach medialnych, m.in. sądach polubownych i mediatorach działających przy regulatorach rynku. Nowością jest instytucja rzecznika praw pasażera kolei odpowiedzialnego za postępowania dotyczące m.in. kwestii sprzedaży biletów oraz usług świadczonych przez przewoźników. Leszek Miętek, przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych, podkreśla, że rzecznik zajmie się problemami na kolei w szerokim znaczeniu. Ten rzecznik będzie miał co robić od, że tak powiem, podstawowych różnych spraw związanych z opóźnieniami pociągu, z roszczeniami. Liczę, że dużo szerzej spojrzy na problem, że powstające spółki wojewódzkie duże rozdrobnienie powoduje to, że połączenia kolejowe z mniej obleganych linii kolejowych znikają. Zwróci uwagę na konieczność przyspieszenia prac nad poprawą bezpieczeństwa ruchu kolejowego, o czasie pracy i tak dalej. Także liczę na to, że rzecznik nie ograniczy się tylko do wystąpień w tych podstawowych sprawach, ale również dużo szerzej na transport kolejowy, który musi mieć misję publiczną i musi spełniać ważną rolę w komunikacji dla ogółu społeczeństwa. Jest tutaj sporo do zrobienia. Wdrożenie nowej ustawy ma być podstawą do stworzenia w Polsce spójnego systemu polubownego rozstrzygania sporów konsumenckich. Radio kończy. Trwa budowa platformy służącej temu celowi, zwana Elbląscy samorządowcy i parlamentarzyści chwalą decyzję rządu o przekopie Mierzei Wiślanej. Przeciwnej inwestycji są mieszkańcy Północy Morskiej. Rząd podjął uchwałę w sprawie jego ustanowienia. Koszt programu oszacowany na 880 milionów złotych. Do budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną od lat przekonywali samorządowcy Warmii i Mazur, w szczególności Elbląga, którego port ma inwestycji zyskać. Według samorządowców zyskać ma też cały subregion elbląski pod względem turystycznym, bo inwestycja będzie przyciągać turystów. Odnosząc się do protestów mieszkańców Krynicy Morskiej, poseł Krzysztof Zaręba, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, stwierdził, że w tej sytuacji najważniejszy jest interes Polski. Po pierwsze, jeśli chodzi o przekop Mierzei Wiślanej, jest to inwestycja strategiczna, podobnie jak budowa tunelu pod Świną, do Świnoujścia w zachodnim krańcu Polski. I to są te dwie inwestycje, które były kluczowe, które Ministerstwo Gospodarki Morskiej pod kierownictwem ministra Gróbarczyka i rządu Beaty Szydło będzie realizowało. Dlatego też tam dyskusja się toczyła od dłuższego czasu, w którym miejscu dokładnie ten przekop ma mieć miejsce, ale decyzja została podjęta, no i trudno, żeby wszyscy byli z niej zadowoleni. Jest to rzecz strategiczna, natomiast generowanie wszelkich protestów, no trzeba sobie zadać pytanie, komu to służy. Plany zakładają, że kanał łączący no, społeczeństwo będzie miał ponad 3 metry długości i 5 metrów głębokości. Trzeba iść do zakonnicy Świętej Róży. Przypomnij sobie, jak ona, zakonnica Święta Róża, uczyła ciebie religii. Umożliwi wpływanie do morskiego portu Elbląg. Trzeba iść do Świętej Róży. To jest zanurzeniu może do metrów, długości 100 metrów, szerokości 20 metrów. Proszę Państwa. Szef egipskiego zespołu śledczego badającego katastrofę samolotu Egypt Air nad Morzem Śródziemnym poinformował o wykryciu sygnału z maszyny. Ayman al-Mokadem podkreślił, że w związku z tym zwężono obszar poszukiwań, podała agencja Associated Press.
Obecnie służby przeszukują obszar o promieniu 5 km. Al-Mokamed podkreślił, że nie oznacza to jednak, iż udało się już odnaleźć czarne skrzynki maszyny. Poinformował także, że przechwycony sygnał pochodzi z jednego z urządzeń samolotu służącego do nadawania jednego położenia. Airbus lecący z Paryża do Kairu runął do Morza Śródziemnego w tygodniu. Na pokładzie samolotu znajdowało się 66 osób. Ja mam latać samolotami. 15 Francuzów, wszyscy zginęli. No a jak mieli nie zginąć, jak to z góry leci? To nie są żarty. W kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy do 25 stopni na południu, nad samym morzem od 18 do 20 stopni. Wiatr słaby, zmienny, w czasie burz wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie 1007 hektopaskali. Były to informacje w Radiu Maryja. No i w momencie, jak już się znudziły, no to do widzenia, no bo na ich miejsce czeka... Źle paginie. Czy możemy na to w ten sposób spojrzeć i rzeczywiście mamy Europejczycy bardzo lubili mówić i myśleć o haremach? No, my żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. O haremach, proszę Państwa, dzisiaj będzie. Zadałem drugim medytację nad księgą rodzaju w czasie wzrastania 27 maja w piątek o 21.30. Zaprasza biskupstwo włoskie SDA. Zaraz będziemy mieć obudź się Polsko, ma proszę cierpliwie czekać. Obudź się Polsko, ma. Nie przeminie kłamstwa mgła. Radio Koncina, obudź się Polsko ma. Niech przepadnie kłamstwa mgła. Ja się teraz na harem. Będziesz miała harem. Skończył Belgrad, drogę na Węgry, a z drugiej strony on wraca z tej wyprawy i dwóch z jego trzech synów umiera, bardzo młodych, bardzo właściwie małe dzieci. W związku z tym on ma tylko jednego syna, w związku z tym czuje, że powinien mieć więcej dzieci, bo następnie może umrzeć. No, dostaje Roxolanę, wydaje się, że dostaje od swojego ukochanego przyjaciela, wezyra później Ibrahima Paszy i ona mu rodzi bardzo szybko czterech synów. I to sprawia, że dynastia jest bezpieczna, jego panowanie jest bezpieczne. I to także, myślę, że decyzja, że on nie odprawi Roxolany w tym, jak na urodzeniu pierwszego syna, także była spowodowana tym, że no, ona pokazała, że potrafi urodzić zdrowe dziecko i w związku z tym on z nią dłużej został, no bo dynastię trzeba było ratować. No a potem wkrótce po prostu stwierdził, że to jest dla niego odpowiednia partnerka, odpowiednia kobieta. Myślę sobie o tym XVI wieku i o 2016 roku. Także właśnie kobieta była narzędziem do podtrzymania dynastii. Tak? Poza jej pośrednictwem rodził się następca tronu, czy następcy tronu, także byłby zapas. No pewnie jakaś tam miłość, relacje, tak, to jest ważne, ale najważniejsze jest to, że ona jest narzędziem do zapewnienia
kontynuacji bezpieczeństwa męska. I trochę dzisiaj też idziemy w tym kierunku, tak? Te wszystkie programy zachęcające do rodzenia. Ródźcie, rodźcie kobiety, bo... Będziemy mieli emerytury. To wy jesteście narzędziami, żebyśmy mogli sobie dożyć spokojnej starości. Religie są ważne teraz. Aby nasze polskie państwo, aby nasze wartości mogły być bezpieczne przed zalewem. Pierwsze spotkanie chętnych do pracy. Nasyłanie chęci ciała. Dobrze, powrócimy do Sulejmana Wspaniałego, Firem oraz Ibrahima Paszy po informacjach radia TOK FM. Informacje o godzinie 11.20 już za kilka minut. Mówię doktor Natalia Kulikowska z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, czyli wspaniałe stulecie w programie OST. To są najlepsze. TOK FM. Przecież nawet nie zależy nam młodzieży. To będzie wielki czas łaski z papieżem Franciszkiem. Obecnością z nieba świętego Jana Pawła II twórcy tych spotkań z młodzieżą. Przeciwnicy wyszli niebezpiecznie. Tak robili w Polsce, gdy przyjeżdżał do nas święty Jan Paweł II. Woodstock na przykład dla nich jest bezpieczny. Radio Conchita. A to spotkanie z Piotrem naszych czasów to niebezpieczeństwo. Dbajmy wszyscy o prawdziwe bezpieczeństwo. Tak, o prawdziwe bezpieczeństwo dbajmy. Czas łaski. Wszyscy, wszyscy, starsi i młodsi. Wszyscy, wszyscy, starsi i młodsi. Dobrze mówi Rydzyk. Słyszałem, że podobno bo tutaj te Żydki lubią się dzielić. By na ten czas, na czas Światowych Dni Młodzieży wyjechali z Krakowa, bo będą korki, bo będzie ciasno, bo jeszcze nie wiadomo co. To jest stara metoda niekochających Kościoła i świętego Jana Pawła II, a za życia nawet wrogowie za przeproszeniem wieszali się na nim.